Dalej kolejna perełka, tym razem Armii Amerykańskiej, jest to pierwsza dywizja powietrzno-desantowa, krzyczące orły, oni też byli wszędzie, łącznie z Iranem, z Ukrainą, Afganistanem, Korea i innymi miejscami, a była to jedna z największych możliwości powietrznych, które mi alianci dysponowali. Też akurat w domu, też świetna jaka, też warto podejść na ich stoisko, zapraszam serdecznie. Historia wielkich kultura polskich, letnich, lnianych z kampanii grzesieniowej. Oni wezmą z przekonanym panem, który też jest w istocie, opisują wszystkie nasze specjalizacje grzesieniowej dziennie, walczące z państwem. Miejsce rozpoznawczych grup grzesieniowych, jak państwo wejdziecie na teren, z loku, bo po prawej stronie mamy rak, a zaraz za takiem mamy wszystkie grupy, że się na zewnątrz 49, Salamandrę i tak dalej, i tak dalej.